Witam Was, moi drodzy przyjaciele. Uszanowanie dla Was. Dzisiaj dam Wam super praktykę, bardzo prostą i bardzo łatwą i bardzo skuteczną, przykazaną przez Ojca Absoluta. Witajcie, moi drogie ukochane dzieci. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wykorzystać nowe energie wibracyjne przychodzące na Ziemię, aby rozwinąć swoją intuicję. Nauczę Was, Rozprowadzać tę energię w taki sposób, aby przynosiły maksymalne korzyści Waszej świadomości i waszemu ciału, transformując jedne i drugie do poziomu Boga człowieka. Na początek masz jak najczęściej przywoływać energię stwórcą Wszechświata, która i jest energią piątego wymiaru. Możesz to robić w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Ważne jest, aby poczuć, jak ta energia przepływa przez czakrę koronną. I w tej chwili, w pierwszej chwili jej kontaktu z Twoim przestrzeniem energetycznym, możesz wykonać następujące czynności. Mentalnie powstrzymaj ten strumień energii i przekieruj go do trzeciego oka i szyszynki. Poproś tam żywą, mądrą, boską energię aby najpierw napełniła górne czakry, twój złoty trójkąt, aby stało się wyzwalaczem dla maksymalnej aktywacji następnych, dolnych czakr. Zatem w kontakcie z Waszym boskimi aspektami, których projekcjami są siódma i szósta czakra, a także szyszinka, energia stworzającego świata zyska nową jakość. Ona stanie się bardziej skoncentrowaną i bardziej uziemioną, a schodząc niżej, nie przejdzie przez twoje ciało tranzytem. Lecz, lecz zwolni i każdy z twoich czakr będzie w stanie wziąć to, czego potrzebuje. Stanie się tak, ponieważ po dotknięciu i połączeniu się z energią twoich górnych czakr stanie się mniej rozrzedzona, ponieważ energia nawet wyższych czakrów Boskich czakr człowieka w trójwymiarowym świecie nadal pozostaje dość gęsta w porównaniu z czystą energią piątego wymiaru. Ale w porównaniu z niższymi czakrami człowieka, zmieniona energia Stwórcy Wszechświata będzie energią wysokowibracyjną, zdolną korzystnie wpływać na nią. Zatem ta praktyka pomoże ci stopniowo podciągać dolne czakry i ciała subtelne. Do poziomu górnych czakr i ich ciał subtelnych. Dlatego masz nauczyć się świadomie kontrolować przypływy energii z piątego wymiaru. W praktyce to może wyglądać w następujący sposób. Po przywołaniu energii z świata i odczuciu, jak zaczyna ona wlewać się do Twojej siódmej czakry, poprosi ją, aby najpierw omyła siódmą, szóstą czakrę i szyszynkę. Kiedy poczujesz koncentrację tej energii w twojej głowie w obszarze złotego trójkąta, poprosi ją, aby stopniowo obniżała się. Poniżej umywając swoje niższe czakry i odpowiadające im ciało subtelne, aby rozpuścić wszystkie negatywne programy trójbumerowego świata, które w nich pozostały przekształcając w ten sposób Twoją świadomość w boską, a Twoje ciało fizyczne w świetliste, krystaliczne. Przysłuchaj się do swoich odczuć. Na pewno poczujesz procesy energetyczne zachodzące w całej Twojej istocie, które na płaszczyźnie fizycznej mogą być wyrażone przez każdą osobę na swój własny sposób. Im częściej będziesz Przeprowadzać tą praktykę, tym bardziej będę zmieniać się Twoje odczucia. Tak więc, moi drodzy, pomóżcie nie tylko sobie, ale całej ludzkości stopniowo pozbyć się programu trójwymiarowego świata, ponieważ każdy z Was jest Jego częścią, a zatem częścią Jego zbiorowej świadomości. Błogosławiam Was i ogromnie kocham. Ojciec absolut przemówił do Was. Пшиела Марта читала Ирина.